Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i znowu jesteśmy w skórze Adjaya, Gale'a i staramy się przejść prolog. Ale to jest pięknie, kurczę, no spójrzcie na te drzewa, ten wodospad, kurde, te góry. Nie, naprawdę, oprawa jest mega, podejrzewam, że na kompach jest jeszcze lepsza, więc już powoli zaciera się ta granica między grafiką fotorealistyczną, a kurczę, naszym światem, shit. Choć w sumie widziałem jeszcze taki silnik stworzony przez Polaków, gdzie naprawdę tekstury wyglądają jak prawdziwe przedmioty. I to jest dopiero wymieć. Jak w takiej technologii będą gry robić niedługo. Ulala, ulala, żebym dożył, żebym tylko dożył. Ej, dobra, tu jest coś w tej klatce, coś połyskuje. Dobra, na szczęście nóż jest wielozadaniowy. Okej, pojemnik. Co? Myślałem, że ten proszak jest pojemnikiem, no nie, kurde. On jest pojemnikiem na sadło, na pyszne mięsko, mniam, mniam, mniam. Nie, no dobra, zostawmy truchło świni w spokoju. Ej, 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 czy ja dobrze widzę? Czy tam jest zamknięte zwierzę? Ja z chęcią je wypuszczę. Ej, właśnie, już teraz nie ma pnączy. Teraz są kable i sznury, i liny. Ej, to właściwie są liny wspinaczkowe, chyba tam dokładnie. Aha, dobra, można jeszcze wyżej. Im w wyższym miejscu będę, tym lepiej będzie mi obadać sytuację. No i jest aparat, tak od razu? Nie musiałem go nigdzie podnieść? Ue, no to kurde. Dobra, co my tu mamy? Jeden żołnierz bawi się z kotkiem, w sumie dwóch żołnierzy. Czy ktoś tam? Dobra, tu jeszcze jeden delikwent. Czy kogoś tam wyżej nie ma, żeby przypadkiem nie obczaił mnie ze snajpy? Nie? Okej, a ktoś tutaj bliżej może? No ale w sumie kiciusia i tak można wypuścić, ale jak? Będę musiał strzelić tam, w tą klatkę, po prostu. Ej, nie, dobra, ale zanim strzelę, to chyba tutaj nie ma nikogo więcej. Zróbmy tak, pochylmy się. I tego. Po cichu. Pacnąć. Capnąć, tak jest! Dobra. W pełnej ciszy, zamaskowany Don Pedro. Dobra. No i co, no strzał w klatkę. Pięknie, jeden wystarczył. Jeszcze nikt mnie nie... Ej, nikt nie wie, gdzie jestem. Co, ja mam tłumik zamontowany? Nie, pewnie, że nie. Ale dobra, muszę zobaczyć, co nam się to właściwie dzieje. Jak sobie radzi kiciuś? No radzi sobie świetnie, patrzcie, jak drapie. Okej, okay. Chyba już jednego machnął. I drugiego też, dobra, jeszcze tylko ten jeden. Mógłbym mu pomóc, no. Ale w sumie... Ej, ło, jeszcze jeden, nawet nie widziałem. Ale to już ja zrobię, powiedzmy, kociaku. Tylko koty są z natury głupie. Tu nie obrażajcie się wszyscy kociarze na mnie. Wiem, że... No właśnie, ono już biegnie do mnie. Aha, tylko pytanie, czy wbieg... O kurde! O szy! Boż, jak? 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 Na dach? No dobra, ale przynajmniej teraz nie czuję się źle, że zabiłem zwierzę. Ej, ale daj się oskurować. No ej, no the hell. No jeszcze miga połyskuje. No bez przesady, no pewnie jakieś rzadkie zwierzę, no w Himalajach takiego kocurka trafić. Na pewno nie jest codzienność, zresztą dlatego go mieli w klatce, no kurde. A może tej? Może tak, ręcznie. Nie? Czy? Na pewno? Nie idzie? No to trudno, mówiłem, że koty są wredne i głupie. Ten się taki właśnie okazał. Ej, nie, okej, chyba czysto, nie? Czy jeszcze jakiś żołnierz gdzieś? Oby nie. Ale póki co ja podążam za diamencikami na minimapie. Zazwyczaj trzeba było coś zrobić w Far Cry 3, żeby te diamenty się pojawiały, a tutaj tak po prostu są, więc... Czemu miałbym nie skorzystać? Tutaj jeden przede mną centralnie. Albo pode mną. Ola na dach. Bez uszczerbku na zdrowiu. O, tutaj. Dobra, jak miło. Jak miło, jak przyjemnie. Kurczę, co to jest za waluta w ogóle? A, cholera wie. Dobra. Gdzie teraz do... Ale cały czas... Ej! Ale się zbliżyliśmy do wieży. Kurde. To idzie szybciej niż myślałem. Choć w sumie nie. Tak naprawdę myślałem, że prolog w jednym odcinku załatwimy. A to już drugi materiał. No ale lubię patrzeć, kurczę, w każdy kąt. No sorry, no. Tak gram. Czy tu jakoś nie można się wspiąć? Chyba nie, ale... Ej, dobra, jest tu głęboko? No, rybki pływają.
Zabiłem? Pewnie, że nie. Dobra, Mario teraz po naboi, nie ma co. Ale też, żeby się broń nie zamoczyła teraz. Na główkę, przecież tam gościu z pół metra było. Ale szczupak. Nie, żartuj. To w ogóle nie było podobne do szczupaka. Nie wiem, może jakiś lin. Cholera wie. Na rybach ostatni raz byłem paręnaście lat temu. Więc dosyć dawno. Andre, my boy, are you busy? You don't mind me calling. Skąd masz ten numer? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Those his family we killed. Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Aha, no dobra. Czyli ma coś nie tak z kopułą, a tak właśnie jest tym, co ma pod kopułą. Pan Pagan Min. No dobrze, lubię, kiedy taki antagonista jest, ale nie inny. Co my tu mamy? Zwierzę. Kozioł! I kolejny kozioł. No, inaczej. Zawsze na początku każdego Far Cry'a maksymalnie ulepszam sobie sprzęt. Czyli zbieram te wszystkie skóry i potrzebne przedmioty. A później nagle druga misja, a już mam 4 sloty na bronię, coacha i w portfelu mogę mieć miliard baksów. Ej. Zawsze jakieś dodatkowe skóry. Zwłaszcza, że tak koło siebie stały. Może to były bliźniaki. Ej, to pewnie były bliźniaki, autentycznie. No dobra, przynajmniej tutaj jakoś sobie nadrobiłem tą stratę kociej skóry. Sprzed chwili. Dobra. Już jest na wyciągnięcie dłoni praktycznie. Jeżeli masz cholernie wielkie dłonie i długie ręce. Kozioł! To za Goat Simulator, kurde. Że nie ma go na konsolach. Choć kurczę mógłby być, szczerze. No troszeczkę daleko. Wiecie co, wolę jednak chyba tędy. Bardziej wąska kładka, ale jednak chyba bezpieczniej. No właśnie, bo się udało. Nie chciałbym tam spaść. Ale fajnie by było być po drugiej stronie już. Shit. Dobra, tędy i tak przejdę, pewnie. Jeżeli tutaj nie stracę równowagi, no... Andrzej? Luzik. Choć na końcu coś się nóżka zachwiała jednak. Coś zadrżało niepotrzebnie. Tak, to ja. Komitet powitalny, ale ten dobry, bo widzę niebieski znacznik. Ej, tu jesteś. Dobra, tylko ją przywiąż do czegoś. I nie masz jej trzymać w rękach, bo ja naprawdę jestem ciężki, a do tego jeszcze prawa fizyki. I tak dalej, no dobra, zobaczymy na górze. A, zejście, wejście, skok. Skok? A może na boki? Tak, wiesz, hop. O kurde, ale się rozpuszczałem. O, teraz się odbijam od ściany jak kretyn. Nie, dobra, wbijamy na górę. O, widzę, no. To jest dobre związanie, naprawdę. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Dobra, co tutaj macie? Widzę, nieźle się na mnie czekało. Ładnie, widzę, zajęta pani była. Ta, wiesz co? Może gdzie zepchnąć tą skrzynkę? Poszło. Tam jest, tam się turla. Tam się turla twój alkoholizm. Walcz z tym. O mój Boże, piękny widok. Ale bym się napił teraz czegoś. Masz tu coś jeszcze? No patrz, jedną butelkę ci zostawiłem. Cholera, pewnie pusta. Sorry. Dobra, skoro to jest przyjazne terytorium. Jakie ładne, ja pierdzielę. To może... Nie, szczerze, nie leciałbym sprintem. Gdyby nie to, że nagrywam. Ale tutaj, ze względu na was, pobiegnę. Ale jak jest ładnie. No nawet te chmury, no. Pewnie cholernie zimno, ale ładnie w dalszym ciągu. Dobra, co my tu mamy? Może tu wejść? Pewnie, że można. Brak niewidzialnych ścian mnie cieszy. No tam na górę coś? Coś? Nie, dobra. Nie będę zbaczał z kursu. Wierzę, że jest tak blisko. Ej, nie mówcie, że później zjadę z samej góry na tym, kurczę, tutaj pręcie, czy tam na tym sznurku. To scena niczym z filmu by była, no. Ktoś ty. Ej, serio, jak widziałem tą samojebkę Pagana Mina, no to, kurczę, gościu był podobny. Może to jest Andrzej? Przepraszam, zrobi pani miejsce, chce wejść? No nie! No biorę wszystko! O kurde, rakiety, ej, wo... Wiecie co to znaczy, nie?
that name carries a lot of weight in Kirat, especially for the Golden Bath. Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. No właśnie, a propos Pagana. Okej, czy to jest mój brat? Tak serio? Mamy tego samego ojca? Nieźle, spoko. No okej. Ej, apteczka, nieźle. Kolejna rzecz przydatna, ale może wejdźmy na górę. Na samą górę? Też wyżej nie idzie, szlak. Dobra, bo mnie zaraz zobaczą. Gdzie oni są? Tu biegną, przecież. Tu się nie ma co potyczkować z nimi. Jak kurczę, no jakiś celownik by się przydał inny. Do kałacha, no ale nie będę wybredny, ale coś trafić, kurde, nie mogę. No, ale nagle headshot, nic tego niezłego. Hej, ale chyba się nie spodziewałeś, że będę z góry strzela. I że nie będę trafiał w ogóle. Ej, stop, ja widziałem, że mam granat. Może tak zrobić z niego użytek. Bum! Tam nic nie wierzę, nie, nic mi nie zrobiło. 10 punktów za zabójstwo, 25 za headshota, 30 za eliminację, więc już teraz wiecie, na czym się będę skupiał. Głównie mordując tutaj ludzi Pagana. Ej, taki skuter mi się przyda. Stój, gdzie jesteś? A, już martwy. Chyba. A może nie? Dobra, się obiegną, nie. Nie ma co. Nie ma się co rozdrabiać na jakieś skutery, nie skutery. Tutaj trzeba strzelać. Dobra, pięknie. Ej, amunicja mi się skończyła. Ej, serio. Fuck. Dobra, podnoś, biegnij, kurde. Tu idzie jakoś zejść na dół? No nie tędy. Dobra. Delikatnie. Tu jest zbrojownia cała, no kurczę. Bez kitu. No co, już nic nie ma? Wszystko wzięli? Co? Co ty pie... O cholera! No! Nie! No. Dobra, można się było spodziewać, że tak to właśnie się stanie. No przed lawiną w górach zbytnio nie ma gdzie uciekać. No. Ale też podejrzewam, że właśnie i tym razem się udało mu przeżyć, nie? Twardzie! Jaja ze stali. I łapy niczym łopaty. O, szybko się odkopał. A lawina wyglądała na sporą, jak tak patrzyłem. No właśnie, brother! Czyli może faktycznie jest, macie podobne DNA. Złudząco podobne. Wręcz jesteście spokrewnieni. No, kochani, udało się ukończyć prolog. Jeszcze zobaczymy, co nas czeka tuż po nim. I za jakiś czas trzeba będzie skończyć ten materiał, bo naprawdę, kurczę, coś się nie tak ze mną, coś się złego ze mną dzieje, jakieś dreszcze. Wydzielina w gardle nagle się zaczęła zbierać. Pora na ciepłą herbatkę. I lekarstwa, no ale to jeszcze troszkę. Znowu punkty karmy w ramach wydarzeń karmicznych? Karma events? How did you know to find me? He saw Pagan's chopper nearby. He's never down this far south and I wanted to know why. Lucky for you. We were in the area when we got. Czyli jednak ten SMS zadziałał, no nie wierzę. Więc Pagan się mylił. Jednak SMS-uje się po pomoc. Tylko późno przychodzi. Za późno. Dadar pana, czy jak on tam się nazywał. Pana ze ściany elektrycznej. No właśnie, dar pan, dobrze. He didn't make it. This is Ajay Gale. Ale kurde, lekko wspomniał o tym, że gościu nie żyje, nie? Że mu się nie udało. Let me understand. Darpan's dead? And you brought me this. I'm not involved in. Gościu jeszcze umywa ręce, nie? Pozabijał ludzi. Ktoś przez niego zginął. Tak, no. Jeszcze pocisk go, nazwał go turysty. Co to był w ogóle? I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. Amita. As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine, but if that's the case, it's in the. Aha, podejrzewam, że na północy jest też terytorium Pagana, więc no, super. Raczej szybko się tam nie dostaniemy. No chyba, że alternatywne zakończenie. To wtedy wręcz bardzo szybko. Po 15 minutach od włączenia gry, mniej więcej. Ach, piękne widoczki. Jestem ciekaw, czy tam można iść. Banapur. 2178 metrów. Podejrzewam nad poziomem morza pewnie. Dobra, no to się zaczęło, kochani. A ja niestety w tym momencie będę musiał skończyć ten materiał.
Więc mam nadzieję, że uda mi się szybko dla Was nagrać kolejny z Far Cry 4. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jak się podobało. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Widziałem Twojego brata, jak zginął. Albo siostrę. W sumie nie patrzyłem aż tak dokładnie. No, i nie przyjęli lekko tej informacji, o to chodzi.